Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie na kolejnym studium Pisma Świętego z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Nasz dzisiejszy temat to Chrystus, Prawo i Ewangelia. Bardzo serdecznie zapraszam. Bardzo cieszymy się, że włączyliście swoje odbiorniki. Chcielibyśmy pochylić się nad Pismem Świętym i znowu odkryć coś nowego, a Pismo Święte będziemy odkrywali w naszej sympatycznej grupie z Błażejem, Martą i Władysławem. A ja nazywam się Marek, i naprawdę jest to naszym przywilejem, ale największym przywilejem jest to, że nie czynimy tego sami, ale w obliczu i obecności Pana Boga. Chcielibyśmy Go zaprosić poprzez modlitwę. Poproszę, Martę. Panie nasz Boże i Ojcze, dziękujemy mi za tę okazję do studiowania Twojego Słowa. Panie Boże, proszę teraz wydziesz nasze umysły, daj nam koncentrację, abyśmy mogli słuchać Twojego głosu i poznawać Cię lepiej. Pobłogosław Boże, to studium w imieniu Jezusa Chrystusa, o to Cię proszę. Amen. 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 Takie dwa terminy, które pojawiają się zarówno w naszym codziennym świecie, jak i w teologii. Łaska i prawo. Który z tych terminów, które z tych zjawisk robią na Was większe wrażenie? I spróbujmy zacząć od tej sfery codziennej, nie teologicznej, na co dzień. Łaska czy prawo? Co jest dla Was takim mocniejszym przeżyciem? No myślę, że. Prawo jest takim czymś, co reguluje nas w każdej dziedzinie naszego życia, mówi nam, czego nie wolno, co ewentualnie wolno i to jest to, z czym zawsze się liczymy. Łaska jest jednak czymś rzadszym, więc mniej jest w naszej świadomości. Myślę, że łaska, właśnie dlatego, że mniej jest w naszej świadomości, przynajmniej na mnie robi większe wrażenie. Rzadziej można ją spotkać u ludzi. A na czym polega to wrażenie, kiedy doświadczamy łaski? Co się dzieje z człowiekiem? Czy to jest jakieś zjawisko, które widać na zewnątrz, czy tylko wewnątrz? Niektórzy mogliby to nazwać zjawiskiem paranormalnym, biorąc pod uwagę, że ludzie teraz bardzo rzadko okazują sobie w jakiś sposób łaskę. Tak? Jeśli ktoś zrobi coś niewłaściwego, zwykle spotykają go za to srogie konsekwencje. Prawo wtedy. Prawo i prawo, tak. Mhm. Ale na przykład jedziemy sobie samochodem i ktoś chciałby zjechać tak, na nasz pas, a my mu ustępujemy drogę. To jest w jakiś sposób łaska. Czy to robi wrażenie na ludziach? Jaki gest? Takie czynienie dobre po prostu, a, taki sobie. dobroduszny. To jest tak, że im większa, większa ta dobroć jest, im większa ta łaska. Tym taka większa, większy uśmiech na twarzy drugiej osoby, tym większa ulga, jeżeli coś się złego nie stało. Także w zależności od poziomu tej łaski, tak, to robi wrażenie. Mhm. Ale jest jej mało. Ale jest jej mało. No, świat jest grzeszny i generalnie skupia się, idzie w tym kierunku, żeby czynić zło. Niestety ludzkie serca do tego dążą i mhm. bardziej chcą krzywdzić, bardziej chcą siły niż tej łaski i dobroci. A gdybyśmy chcieli też spojrzeć w tym aspekcie teologicznym łaska i prawo. Co tutaj robi na was wrażenie? No uważam, że dla mnie jedno i drugie jest ważne. Bardzo ważne jest prawo, chociaż czytając to prawo z Pisma Świętego, tam również zawarta jest łaska. A również jest uwagi na przestępstwo tego prawa jest okazywana Łaska. To jest tak, jakby ktoś powiedział, co jest ważniejsze, diagnoza czy lekarstwo. W tej ekonomii zdrowia jedno i drugie jest bardzo ważne. To jest bardzo ważna jest diagnoza, dobra diagnoza i jako efekt tego może być dobre lekarstwo. Więc trudno byłoby dzielić albo informować, co jest ważniejsze. Jedno i drugie jest bardzo ważne. A gdybyśmy spróbowali się przenieść w czasie i stanąć razem z Izraelitami, którzy otrzymują prawo, czy zrobiło to na nich wrażenie? Czytamy o tym, że góra się trzęsła, tak. Były znaki, grzmoty, trąby było słychać. I to było w taki bardzo majestatyczny sposób przekazane to prawo. Aż potem, kiedy. kiedy był ten głos, żeby weszli na górę, to pali się wejść. Mhm. A kiedy pytałem się o prawo, to y, dlaczego od razu pomyśleliście o dekalogu? Ty byłażysz, co że to był ten moment. No, sam zasugerowałeś, że z Izraelitami byliśmy, kiedy otrzymywali prawo. No tak, ale może to było to prawo y, ceremonialne. Przez cały kwartał rozmawiamy o różnych aspektach prawa, y, a, a tym razem od razu się nasunęło, że to musiało chodzić o, o to prawo dekalogu. Ciekawe, prawda, że również w naszych rozmowach nieraz nie, nie wyrażamy dokładnie, że to chodziło mi o prawo moralne, o prawo dekalogu, a rozmówca od razu wie, wie o co chodzi. Podobnie w tych dyskusjach, czy to nowotestamentowych, kiedy apostoł Paweł się wyrażał na temat prawa, to odbiorcy wiedzieli o jakim prawie jest mowa. No dobrze. Izraelici... Warto tu podkreślić. Też to, że ten zestaw prawa, dekalogu, no bo to jest to coś, co naczelne, inne z niego wypływają, tam jest również Ewangelia, o czym niektórzy ludzie zapominają. Gdy czytamy to prawo w dwudziestym, na przykład, rozdziale Księgi Eksodus, drugiej Księgi Mojżeszowej, to czytamy, i mówi Pan wszystkie te słowa, i rzek, i dwukropek, i zaczyna się prawo, i co jest powiedziane? Jam jest Pan Bóg Twój, który cię wyprowadził z niewoli, bo tu akurat nie niewola egipska, symbol tego. Dlatego nie będziesz miał innych bogów, bo kto na tym traci? Ty na tym tracisz. No i inne jeszcze e, zasady tego, tego prawa. Mhm. Dlatego prawo jest wspaniałe. Tylko musimy go czytać tak, jak ono jest napisane. Tak, dzisiaj będziemy się właśnie zastanawiać nad tymi relacjami pomiędzy prawem, łaską. I gdzie w tym wszystkim jest Pan Jezus? W sumie w tym prawie, tak jak tutaj już było powiedziane, w tym prawie jest, jest pokazana łaska. W tym okrutnym świecie, powiedzmy starożytnym, gdzie, gdzie Lamech powiedział, że chłopca jestem gotowy zabić, jeżeli mnie tam zrani. Prawo oko za oko, ząb za ząb, ten cały prawo również, również to cywilne, było takim okazem łaski, pokazaniem, jak, jak można okazywać dobroć i nie posuwać się do zemsty. Tylko tak na chłodno podchodzić do pewnych rzeczy i brać tylko tyle, ile należy, żeby, to, żeby, żeby stało się sprawiedliwości zadość. Mm -hmm, brzmi pięknie. A ja mam jeden tekst. Zaraz będziemy jeszcze dalej ten temat zgłębiać. Trzecia księga Mojżesza. Księga Kapłańska, osiemnasty rozdział i piąty wiersz. I poproszę Martę. Przepisów moich i praw moich przestrzegajcie. Człowiek, który je wykonuje, żyje przez nie. Jam jest Pan. No właśnie. I Izraelici, którzy przeczytali ten fragment, i wszystkie kolejne pokolenia ze wszystkich sił starały się zachowywać prawo. I do dzisiaj ta myśl wśród wielu chrześcijan pojawia się. Izraelici mieli drogę do zbawienia, a tą drogą do zbawienia było prawo i przestrzeganie go. Tak? Czytaliśmy bardzo wyraźnie. Człowiek, który je wykonuje, żyje przez nie. Jak zatem pogodzić te odkrycia łaski w prawie, a tutaj tym wyraźnym nakazem do przestrzegania prawa i jakoby była to droga do zbawienia? To jest bardzo ważne. To, co już wspominaliśmy, że Bóg mówi: Ja jestem Bogiem, który wyzwala. I jeżeli uznasz tego Boga, poznasz tego Boga, że on to wszystko dla Twojego dobra dał i to prawo też dla Twojego dobra szczęścia dał, to te przepisy staną się obietnicą. To nie będziesz innych Bogów obierał, jeżeli poznasz, jaki jest ten Bóg, kim on chce być dla Ciebie. I dlatego te prawa później one nie są jakieś tak, nie wolno, bo i tak dalej. Tylko one są obietnicą. Jeżeli poznasz mnie, kim ja jestem, moją dobroć, moją miłość, no to z tych pobudek będziesz przestrzegał tego, żeby nie obierać innych bogów, czy też szanować dzieci Boże, i tak dalej. To jest ten, ta druga tablica, jak to często podkreślamy. Najważniejsze jest poznać Boga, jakim on jest. I później z tego dopiero wypływa. Że wszystko, co Bóg czyni, jest dobre, jest wspaniałe, jest dla dobra człowieka. Dane. Czy, zatem, czy zatem Izrael skorzystał z tych obietnic i przestrzegał przykazań Bożych? Tak jeszcze wracając do poprzedniego pytania, tak trochę zasugerowałeś, że człowiek, który wykonuje, żyje przez nie, że jest zbawiony przez nie. No tak tutaj napisane jest. Jest napisane, że żyje przez nie. I faktycznie człowiek, który wykonywał te wszystkie prawa, miał tutaj ten komfort życia lepszy. tak? Izrael, który trzymał się tych praw, powiedzmy na pewno w mniejszym stopniu doświadczał zabójstw, kradzieży, cudzołóstwa, innych złych rzeczy, które były powszechne i są niestety nadal powszechne w tym, w tym świecie. Także to ich, życie, to ich życie było lepsze, dłuższe i wygodniejsze. Natomiast. Natomiast obietnicą tą, która miała dawać im zbawienie, to nie było to ich przestrzeganie prawa, tylko że kiedy coś się stanie, to mogą pójść do świątyni, że tam pali się ofiara za nich całopalna, że kapłan dokonuje przebogania za, za, za ich grzechy. To była ich nadzieja na życie wieczne, na zbawienie. Czy zatem ten nacisk na przestrzeganie przykazań, gdzie w Starym Testamencie jest tak wyraźny, gdzie Pan Bóg powtarza niemalże przy każdym kontakcie bezpośrednim albo przez proroków przestrzegajcie prawa, przestrzegajcie prawa. Dlaczego tak duży nacisk na to, a jakby mniej o tej łasce? Także niektórzy nawet tej łaski tam niewiele zauważają albo mówią, no nie było jej, dopiero w Nowym Testamencie. No, możemy krótko powiedzieć, że zarówno w Starym i Nowym Testamencie jest wszystko to samo. Inny sposób przedstawienia. Jest Bóg, jako suweren wszechświata ma swoje prawo, a że to prawo jest przestępowane przez nas od pewnego czasu, więc jest łaska. Jest to w Starym Testamencie? Jest Bóg, jest prawo. I przez Służbę Świątynną jest przepięknie pokazana, łaska, bo to wszystko wskazuje na prawdziwego baranka. A co jest w Nowym Testamencie? Jest Bóg. Jeżeli jest Bóg, to jest prawo, a że to prawo jest przestępowane. Bo z natury jesteśmy grzeszni i tak dalej, no to jest łaska. I dlatego, dlatego w całej Biblii jest podkreślone te trzy aspekty: Bóg, prawo, łaska. I chwała Panu za to. Hmm? Yeah? Mm, tak, Bóg przy każdej okazji przypomina Izraelitom, żeby zachowywali prawo. E, dlaczego? Może, może, może pytałeś się. Z jednej strony na pewno wiedział, że to będzie dla nich lepsze, ale też chciał, żeby pokazać, tak jak Izrael, Izraelitów wybrał jako swój naród i dał im swoje prawa, to potem cały czas od nich przypominał im o tych prawach, dlatego żeby też okoliczne narody zobaczyły, jakim dobrym Bogiem jest Bóg Izraela, żeby inne narody też zapragnęły tego prawa przestrzegać. Prawda? Psalm 119 mówi o wszystkich wspaniałych konsekwencjach. I co zobaczyły te prawa. narody? Czy Izrael przestrzegał prawa a narody? Powiedziała, o, to wspaniałe. Tak, kiedy, kiedy, kiedy królowie byli blisko Boga, to faktycznie czytamy o tym, że do Salomona przybywali ludzie. Królowa Sawy przyjechała i podziwiała te wszystkie rzeczy, które zrobił Salomon, ale przede wszystkim to, co się działo w świątyni i jaką mądrością Pan Bóg obdarzył Salomona. A dlaczego inne narody nie otrzymały tej szansy, tylko naród izraelski? No i tylko okresami tak trochę bardziej mu się udawało, bo nawet jak wspomnimy Salomona, to było kilka momentów w tej jego, powiedzmy, bliskości w stosunku do Pana Boga, a później było trochę marności w jego życiu, jak sam zresztą pisał. Dlaczego Izrael, a nie jakiś inny naród? Izrael. Izrael to prawo otrzymał nie dla siebie tylko, ale żeby to przedstawiał inny narodów, żeby żył zgodnie z tym prawem, inne narody mogły zobaczyć, jakie, jakie efekty są, jakie błogosławieństwo jest. Kiedyś był taki program nawet tutaj w tym pomieszczeniu, gdzie jesteśmy, który nazywał się świeczka. No i ktoś jeden zapalił świecę, później podał drugiemu, i w końcu, w całym tym pomieszczeniu było jasno. To dla mnie jest taka ilustracja, że Bóg od kogoś zaczął. Nawet nie od tego największego narodu Egipcjan, Babilończyków, czy nie wiadomo, Greków i tak dalej. Od takiego skromnego narodu im światło z poleceniem, aby żyli tym prawem, przestrzegali, aby ludzie widzieli, jakie efekty są, i aby mogli później powiedzieć: Wiecie, my z natury nie jesteśmy tak wspaniali. Ale Bóg dał nam prawo, przestrzeganie przynosi te wszystkie efekty, to błogosławieństwo. To my też chcemy, jakie to prawo. No i no, Izrael był po to, aby przekazać. Wokół Izraela były inne narody, miały powiedzmy szanse. No ale załóżmy, że jakiś naród żył bardzo, bardzo daleko od Izraela. Mam na myśli tutaj te równe szanse. Izrael otrzymał prawo, poznanie Pana Boga prawo, które dawało mu porządek taki w państwie i świadomość tego, kim Pan Bóg jest. No ale co z innymi narodami? Czy tutaj Pan Bóg w stosunku do tych narodów jakiś inny plan miał z tym prawem? E, tutaj ciężko, że tak powiem, osądzać, czy to inne narody, czy Pana Boga w szczególności. Czy inne narody otrzymały szansę? Tego nie wiemy. Natomiast w liście do Rzymian Paweł pisze takie słowa, że tak, rozdział pierwszy, werset dziewiętnasty, dwudziesty, potem z drugiego rozdziału również to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla, dla nich, dla, dla Pogan jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna jego istota. To jest wiekuista, jego moc i bóstwo mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. Później rozdział drugi, werset 14. Skoro bowiem poganie, którzy nie mają zakonu, z natury czynią to, co zakon nakazuje, są sami dla siebie zakonem, chociaż zakonu nie mają. I nie chcę tutaj spekulować, ale Boża łaska. Jest dla wszystkich. Pan Jezus powiedział, że deszcz spada i na dobrych, i na złych. I podejrzewam, zgaduję, że tak jak Pan Bóg przemówił do, do Abrahama, aby opuścił to miasto, udał się razem nim, z Nim w drogę, nie wiemy, czy inne osoby, które również szukały Boga, też w pewnym momencie Pan Bóg im się nie objawił, być może nie poszły, nie, nie zdecydowały się pójść krok dalej, Abraham się zdecydował. I dzięki temu, że podążał za Bogiem, to Pan Bóg mógł działać mocniej w jego życiu. Ale widzimy też właśnie w tych innych narodach, tak? kiedy jeszcze Izraelici szli, to widzimy, że prorok Bileam był, który nie był z narodu izraelskiego. Później, kiedy Pan Jezus się rodził, to widzimy, że trzej me... mędrcy. Także mędrcy? Nie, nie wiadomo, że trzej, nie wiadomo. Czy czego? A, nie wiadomo. <głos》>, Przychodzą, przychodzą mędrcy, którzy są z bardzo dalekiego kraju i też, przy, też, poszli za, też mieli to poznanie. Także myślę, że Pan Bóg być może apelował też do innych narodów, ale Abraham i jego potomkowie zdecydowali się podążać za Bogiem. No możemy podkreślić, że jest napisane, że ci, którzy. Bez prawa żyli, to tak możemy trochę sparafrazować, to bez tego prawa będą sądzeni. Nie można od kogoś wymagać czegoś, co nie wiedział, co nie dotarło. Bardziej często tu widzimy, że odpowiedzialność na kogo spada? Na tych, którym Bóg w pełni to prawo objawiał. I w Starym Testamencie, i w Nowym Testamencie. To jest wielka, wielka odpowiedzialność. A z drugiej strony. Bóg przez Ducha Świętego oddziaływał na sumienie. Jakoś tak jest, że, że we wszystkich innych kulturach tam no, były pewne wypaczenia, prawda? Ale wszyscy wiedzą, że złą rzeczą jest zabijać, złą rzeczą jest kraść, złą rzeczą jest niemoralne życie prowadzić i wiele innych rzeczy. Szanować należy rodziców. Były pewne wypaczenia, ale. To gdzieś zostało zakodowane w ich umysłach, przez, przez sumienie oddziaływało. I Bóg, zgodnie z światłem, jakie otrzymali, będzie te narody i tych ludzi oceniał. Te pytania, dlatego iż wiele osób sugeruje, że Izrael otrzymał prawo, to było coś dla nich, natomiast inne narody to mają swoją jakąś tam, drogę i Pan Bóg w ogóle nie bierze ich pod uwagę. I do dzisiaj to prawo, które zostało dane, to tylko Izraelitom. I wtedy pojawia się Pan Jezus, który ma rozdzielić pewną, pewną erę. Zresztą i w Piśmie Świętym mamy Stary Testament i Nowy Testament, a taki ciekawy um, opis podziału na te y, dwa testamenty przedstawił. Jan Ewangelista w pierwszym rozdziale i 17 wierszu. I, i znowu Marta poproszę. Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Hmm? Czyli co? Mamy starą erę prawa przynajmniej dla Izraela, bo poganie, tak? To oni nie mieli prawa przynajmniej według tej teorii. No ale teraz się pojawia nowa era łaski. Tutaj było prawo. Ale pojawia się Pan Jezus, jest era łaski. Czy tak rozumiecie ten tekst? No, już podkreślaliśmy, że łaska była w Starym Testamencie. Cała służba, te wszystkie ofiary wskazywały na prawdziwego baranka, który jest Jezus Chrystus. Ale ten tekst, że prawo nadane zostało przez Mojżesza, czy przed Mojżeszem było to prawo znane? No, pewno, że było znane. Przecież wiedzieli tam od samego początku historii rodzaju ludzkiego, że nie wolno tego, że były takie przestępstwa. Kań zabił brata i tak dalej, że to jest grzech. No, jeżeli by nie było prawa, przez Mojżesza albo na polecenie Boże, ale jeszcze dokładniej, Bóg napisał sam to prawo i wręczył go Mojżeszowi, żeby go ogłosił. Ja to zawsze. Nie, pracuje w szkole i, i, i taki przykład daje, że jest regulamin szkolny nie? dla dobra studentów, ale nie przestrzegany jest. No i co w końcu szkoła robi? Spisuje i każdemu na piśmie wręcza, żeby nie było wątpliwości. Więc Mojżesz był tą osobą, która e, otrzymała od Boga spisane to prawo na tablicach kamiennych i następnie ten tekst mówi że łaska była przez Chrystusa z tym że ta łaska przez ofiarę była już w Starym Testamencie te wszystkie baranki wskazywały na Jezusa Chrystusa a w pełni to było gdy Jezus Chrystus przyszedł jako baranek Jan Chrzciciel pokazał palcem na niego i powiedział oto prawdziwy baranek bo tamte były symboliczne prawdziwy baranek, który gładzi grzechy świata. No proszę bardzo. Dobrze. Ja to lubię, taki tekst z Księgi Izajasza, 42 rozdziału, pierwszy werset. Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Natknąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo. Więc to prawo właśnie miało być do wszystkich dane. No i też czytamy, że właśnie ten wybraniec Boży, ten sługa, sługa pański, to właśnie był tym, który nadał, który nadał to prawo. I faktycznie tutaj taki może Jan trochę użył skrótu myślowego, bo faktycznie to Jezus Chrystus był tym, który dał i prawo, w sensie no, ogłosił je zaró, oraz dał, da, dał i łaskę. I faktycznie te dwie rzeczy współdziałały ze sobą, i cały czas współdziałają, jak też potem w Nowym Testamencie to się przewija, że potrzebne jest prawo, żeby, żeby też łaska była, mogła się objawiać. Mhm. Czyli to jest współdziałanie prawa i łaski. Tutaj w tym tekście nie mamy podziału na, na starą erę, na nową erę, na erę prawa i erę, erę łaski. Jest powiedziane tylko, że dwie, powiedzmy, dwie dwie różne osoby, faktycznie pochodziły, to wszystko pochodziło od Boga, da, dają, dają i prawo, dają i, oraz łaskę, które działają sam razem, równolegle idą. Pojawiają się takie głosy i koncepcje, że te normy Starego Testamentu były tak wysoko postawione, że nikt nie był w stanie temu sprostać i dlatego przyszedł Pan Jezus, żeby no, tutaj nieco ludziom ułatwić drogę do, do Bożego Królestwa i obniżył standardy i taki, i taki czasy, czasy łaski wprowadził. Bóg nie obniża swoich standardów. To Izraelici, kiedy na początku przestrzegali prawa, tak? Yy, oni starali się jakby wyznaczyć sobie pewne granice yy, sami siebie ograniczali tak naprawdę dodając dodatkowo jakieś tam przepisy yy, reguły według których yy, kierowali się tak yy, chcąc przestrzegać prawa Bożego tak naprawdę utrudnili sobie sprawę stukroć mogli yy, yy, nie zrozumieli dokładnie tego co Bóg chciał im przekazać przez to prawo i to nie jest tak, że Bóg obniżył teraz swoje standardy przez to, że dał swojego syna tak, aby umarł za świat, przez to możemy otrzymać łaskę za nasze grzechy, tak, które popełniliśmy. Nie obniżył swoich standardów. On dał nam możliwość wyjścia z tego dołu, w który, w który sami weszliśmy. Co do Izraelitów, o których wcześniej wspomniałam, to oni jakby. Postawili sobie zbyt wysoką poprzeczkę przed sobą, a Bóg, kiedy przyszedł na świat, wyjaśnił im jeszcze raz prawo, które wcześniej dał. Rozjaśnił im pewne kwestie po to, żeby zrozumieli sens tego, co chciał im przekazać. To, że chciał im to prawo dać jako akt jego miłości do nas, żebyśmy sami sobie nie robili krzywdy. Mhm. Dziękuję. No, pytanie było... Czy Jezus Chrystus jakoś tak zaniżył? Obniżył troszeczkę. No, zaniżył troszeczkę. Bo nie, nie dawali ludzie nie, rady. Nieprawdą. Ludzie nie dawali rady w przepisy, które sami wymyślali. To w poprzednich naszych studiach było. Ale gdy Jezus Chrystus przyszedł, no to powiedział, starym powiedziano, tak to rozumieli w Starym Testamencie. Ale ja wam powiadam coś więcej. Na przykład, no, nie zabijaj. A jeżeli powiesz drugiemu człowiekowi głupcze czy jakieś inne rzeczy, to już przestępujesz to prawo. Czyli on go poszerzył, że, że przestępstwo tego prawa to nie jest tylko w tym momencie, kiedy, kiedy dokonuje czynu, ale przestępstwo tego prawa, jak w umyśle podejmuję pewne decyzje. Tam jest powiedziane, że jak spojrzysz na, na, na niewiastę pożądliwie, to już jest to przestępstwo. No to w Starym przekazania... Testamencie tak nie było. Tak. Nie, w Starym Testamencie ja uważam, że tak było, tylko oni jakoś inaczej do tego podchodzili. A Jezus Chrystus zwrócił uwagę na, no, na pojęcie, że to co w umyśle, żeby myśli nasze czyste były. I że tu już jest przestępstwo tego prawa. Także mówienie, że Jezus Chrystus zaniżył prawo. No, na podstawie słów Jezusa Chrystusa on rozszerzył nawet jego znaczenie. Przypomniał ludziom, temu narodowi, na czym polega no, przestrzeganie tego prawa. Chciałem do tej dyskusji jeden tekst dołożyć. Marta tak ładnie czyta, to znowu ją poprosimy. List do Rzymian, szósty rozdział, dwudziesty trzeci tekst. Mhm. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, Lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Mhm. Czyli ludzie nie dawali rady, i musiała być ta łaska, którą przyniósł Pan Jezus. Czy ludzie dają radę? Czy mogą dać radę w przestrzeganiu przykazań? My sami własnymi siłami? Nie. A nie swoimi siłami? Dzięki Bogu tak. To właśnie próbowali Izraelici zrobić w Starym Testamencie, kiedy czytamy tak. Oni próbowali jakby sami sobie wyznaczyć swoje granice, żeby jakby żeby, żeby móc przestrzegać tego prawa tak jak oni to rozumieli. Dzięki łasce Bożej możemy przestrzegać tego prawa, które Bóg nam dał, ale sami własnymi siłami na pewno któryś punkt przeoczymy. Ale jednak możemy. Dzięki łasce Bożej. Jeżeli byśmy mogli doskonale to prawo przestrzegać, to niepotrzebna jest łaska. Bardzo prosty przykład: Kodek, kodeks drogowy. Jeżeli skrupulatnie będę przestrzegał kodeksu drogowego, no to nie potrzebuję łaski od policjanta, czy milicjanta, czy policjanta w tej chwili. Nie potrzebuję łaski, bo ja przestrzegam. Z tym, że musimy jeszcze jedną rzecz podkreślić, że od grzechu pierwszego człowieka my mamy naturę grzeszną. Jesteśmy grzeszni w naturze. Czyli nigdy nie może być czegoś takiego, że ja doskonale to prawo przestrzegam i należy mi się zbawienie. Zbawienie jest tak jak. Było pięknie czytane z listu do Rzymian. Jest to łaska, która płynie od Jezusa Chrystusa. I my jesteśmy grzeszni. Mamy naturę grzeszną. Od pierwszego Adama. I dlatego apostoł Paweł bardzo ładnie to tłumaczy, ale przyszedł drugi Adam, no, który za nas to wszystko uczynił i objawił nam, objawił nam łaskę. I dlatego Jezusa Chrystusa zawsze potrzebujemy bo zawsze mamy naturę grzeszną, jak w poprzednich studiach było, aż do tego momentu, kiedy Jezus Chrystus przyjdzie, co śmiertelne przyoblecze, nieśmiertelność, co skażone, w liście do Korendy jest to pięknie napisane w 15 rozdziale, przy wie, znaczy otrzyma, czyli będzie miał coś nieskażonego. I dlatego zawsze Chrystusa potrzebujemy. W liście do Rzymian, bo był wspomniany apostoł Paweł, on tłumaczył właśnie tak. te zagadnienia grzechu, prawa, tego, kim jesteśmy, co zrobił Chrystus, łaski, to są te trudne zagadnienia. Otwórzmy siódmy rozdział, siódmy wiersz. List do Rzymian. Bożej widzę, że ty już masz otwarty. Cóż więc powiemy, że zakon to grzech? Przenigdy. Przecież nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon. Wszak i o porządliwości nie wiedziałbym, gdyby zakon nie mówił, nie pożądaj. Skąd takie pytanie, które pojawiło się tutaj na początku, że zakon to grzech? Najwidoczniej apostoł Paweł gdzieś, myśląc o prawie, pojawiały się też złe myśli. To prawo było dla niego jakimś ciężarem. Prawo to grzech? Prawo to coś złego? Czy coś takiego znajdujemy w tym tekście? Być może jego skojarzenia właśnie, że przeczytał o prawie, no właśnie tłumaczy to w dalszym, w dalszym fragmencie, w dalszej, w, dalszym, w dalszej części tego tekstu, że przeczytał zakon, dowiedział się o tym przykazaniu i uświadomił sobie, sobie grzeszność. I chociaż, I chociaż są to rzeczy bardzo blisko powiązane z jednego wynika, nie wiem, z jednego dowiadujemy się o drugim, to jednak to są dwie oddzielne rzeczy, tak? Czy macie świadomość swojej grzeszności? Grzeszność, bardzo, poczucie grzeszności, nie wiem, wyrzuty sumienia, taką, taką świadomość, dosyć chyba łatwo jest zagłuszyć, jeżeli faktycznie nie, nie przypominamy sobie. Potrafi, sobie, potrafisz zagłuszać. Ludzie potrafią zagłuszyć, tak? Nie, ale jeżeli. Ja potrafię. Mhm. Tak, no, no, mo można to zrobić. Można, można. nie? Można. Mo mo można to zrobić i rzeczywiście, jeżeli sobie nie przypominamy tego zakonu, to, to rzeczywiście jest takie, takie niebezpieczeństwo. Mhm. Czy zatem to prawo ma wciąż jakąś dobrą funkcję w naszym życiu, czy powinniśmy się już tylko teraz na łasce koncentrować? Dzięki prawu tak naprawdę wiemy, dlaczego potrzebna jest łaska. Bo jeśli... Prawo pokazuje nam, że, że jesteśmy grzeszni. Pokazuje nam, co robimy złego, czego nie robimy poprawnie, tak? tak samo dlatego jak... właśnie apostoł Paweł mówi, czy prawo to grzech. Prawo wskazuje na grzech, ale prawo nie jest grzechem. To tak samo jak z lustrem, tak? Lustro jest lustrem, ale lustro nie jest brudem, który mam na sobie. Lustro nie jest brudne, to ja jestem brudna. Ja często to też przyrównuję albo widzę w ten sposób. Diagnoza Diagnoza nie jest chorobą, tylko diagnoza wskazuje na chorobę i na tym jej rola się kończy. Bardzo ważne. I diagnoza, gdy mi pokazuje moją, moją chorobę, mój beznadziejny stan, nawet znaczy jakąś nieuleczalną chorobę, to gdzie mnie to kieruje? Do lekarza, do lekarstwa, żeby lekarstwo przyjąć i tak dalej. Czyli w w tej ekonomii z, z zbawienia albo w ekonomii zdrowia jedno, drugie jest ważne. I dlatego e, diagnoza jest ważna, ale diagnoza nie leczy, jak było słusznie powiedziane przed chwileczką, ale diagnoza mnie pobudza do tego, żeby sięgać po lekarstwo. Z, e, e, zakon stawia diagnozę mi jaką, że jesteś grzeszny, zaprzedany w niewolę grzechu, Śmierć i tak dalej, i to mnie pobudza. W związku z tym szukaj ratunku, a ratunek jest tylko w Chrystusie. Skoro zatem prawo wciąż przypomina nam każdego dnia o naszej grzeszności i my ją czujemy, mamy świadomość tego, że nasze charaktery są niedoskonałe. I pomimo tego, że mamy tę umiejętność zagłuszania głosu sumienia, to jeżeli jesteśmy szczerzy, to. Widzimy, że te nasze myśli nie są doskonałe, nasze czyny nie są doskonałe. To na czym w tym wszystkim polega Ewangelia, jaka jest rola Chrystusa, skoro my wciąż czujemy swoją niedoskonałość? Cały czas to prawo mówi nam, że jesteśmy grzesznikami. Jeśli koncentrowalibyśmy się tylko na prawie, to zaprowadziłoby to nas w poważną depresję bo koncentrując się na swoich złych uczynkach, na tym, że jestem niedoskonała, na tym, że grzeszę, na tym, że nie wykonuję tego co czego Bóg ode mnie chce, mogłabym się naprawdę mocno zapędlić. Jednak kiedy wiem, że mam że kiedy przyjdę do Jezusa, czeka mnie ta łaska, że on mi ją oferuje i że on mnie może wybawić od mojego grzesznego ja, to w jakiś sposób ratuje mnie z tej sytuacji. Mhm. Czy zatem teraz koncentrujemy się już tylko na łasce? Koncentrujmy się na Chrystusie, który jest dawcą i prawa, i łaski. Zarówno jedna, i drugie. To apostoł Jan, Jan pisał, dziadki, to wam mówię, abyście nie grzeszyli, a jeśli by kto zgrzeszył, mamy arcykapłana, który się wstawia za nami. Tutaj jest ten przepiękny tekst, który naprawdę warto przeczytać z listu do Efezjan, drugi rozdział. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, nie przez znajomość, prawa czy tego. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. I to nie jest was, Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem Jesteśmy stworzeni w Chrystusie, Jezusie, do dobrych uczeńków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. A więc wszystko jest dziełem, dziełem Bożym, że łaską zbawieni i tylko łaską zbawieni, ale ta łaska w nas coś powoduje. Ona, jak sobie uświadomimy, co, co Chrystus dla nas dokonał czy dokonuje codziennie, no to wtedy to jakby zmienia, rewolucjonizuje nasze, nasze życie. Ale to też jest dziełem łaski, to też jest dziełem Boża, Boga, że, że my zaczynamy innym życiem. Żyć to, co jest w Słowie Bożym podkreślone, stajemy się nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie dzięki łasce Bożej. Ale zawsze tej łaski potrzebujemy i będziemy potrzebować Chrystusa. Dziękuję. Tak jak napisał ewangelista Jan: łaska i prawda stały się przez Jezusa Chrystusa. Łaska, czyli ta dobra nowina o ratunku, o przebaczeniu. O tym, że jest dla nas druga, trzecia i kolejna szansa każda, z której będziemy chcieli skorzystać. Ale stała się również prawda. Prawda o Bogu, o Jego charakterze, o tym, jaki On jest. A jego charakter wyrażony jest w Jego prawie i im bliżej przechodzimy do łaskawego Boga. Do Boga, który traktuje nas w niezwykły sposób. Ten przebaczający, ten przyciągający grzeszników, ten Traktujący nas, słabych ludzi, którzy każdego dnia czujemy swoją niedoskonałość, kiedy przychodzimy do Niego, to nagle widzimy, o ile większa jest Jego łaskawość. I te nasze niedoskonałości, one w pewnym momencie gdzieś rozpuszczają się w tej Jego niezwykłej dobroci, w tym, jaki On jest, i patrząc na Niego, obcując z Nim, nieraz możemy powiedzieć, że nie wiedząc, kiedy to się stało, te Nasze złe myśli, te nasze słabości, gdzieś w nim się rozpływają. Łaska i prawda stały się przez Jezusa Chrystusa. I to cały czas, rozmawiając o prawie, czy o jakimkolwiek zagadnieniu związanym z Pismem Świętym, abyśmy zawsze skończyli na Chrystusie, bo to on jest początkiem i on jest końcem wszystkiego i to on jest tym, dzięki komu możemy mieć myśli o Jego królestwie to dzięki niemu mamy zaproszenie, dzięki jego łaskawości. A jego prawo stanie się naszym udziałem, stanie się naszym prawem, tym wewnętrznym, kiedy z nim każdego dnia będziemy chodzić. I tego życzę i Wam, i sobie, i Wam, drodzy widzowie. Bardzo dziękujemy kolejny raz za to, że byliście z nami. Niech Pan Bóg obficie błogosławi Wam i obdarza swoją łaską. A nasze studium zakończymy modlitwą, dziękując za to wszystko, co mogło się tutaj zdarzyć. Nasz drogi panie Boże, dziękujemy Ci za Twoją miłość, za Twoją miłość, która objawia się do nas w różne, w różne sposoby objawia się przez prawo, które nam dałeś, przez Twoje dobre przykazania przez, oraz przez łaskę, przez zbawienie od naszych grzechów i przez Twoje obietnice życia zgodnego z, two z Twoją wolą tu na ziemi, jak i życia w twoim, w twoim królestwie. Prosimy Cię Boże, prowadź nas z Twoim Duchem Świętym i zaszczepiaj w nas te, te wartości, które są wartościami wiecznymi w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Mili widzowie, dziękując za to, że byliście z nami, chciałbym zaprosić Was na kolejne studium za tydzień. Temat. To Chrystus, Prawo i Przymierze. Bardzo serdecznie zapraszamy.